Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Jazzy, słuchajcie, znowu WSR. Tym razem mamy pojedynek, seria Motor Mavens. 3 rundy. Oj, zobaczymy, o co to chodzi, bo z tego, co mi się wydaje, będzie ostra walka. I wiecie co, weźmy sobie te żółte auto. Zobaczmy, jak one jeździ, jak one się sprawuje. Troszkę od tego Nissana trzeba odpocząć. Nowe auto, trzeba je przetestować, co mi szkodzi. Okej. Okay. Odcinek leśny jest szczególnie trudny. Jedna błędna decyzja i będą cię zeskrobywać z drzewa. No o to, żeś mnie pocieszył, facet. Zeskrobywać. A, pojedynek, okej. Okay. Dobra. To auto doskonale nadaje się do driftów. Spróbuj obrócić je bokiem na zakręcie, a nie stracisz prędkości. No, powiem, że nawet auto fajne. Słuchajcie, teraz tego klikania tego całej klawiatury nie powinno już być tak słychać. Coś na to poradziłem. O Jezu, chyba że trochę głośniejsze będzie, no to wtedy coś będzie trzeba chyba klawiaturę kupić. O jasny gwint, jak to auto jest z wami. Do bani, to wy sobie z tego sprawy nie zdajecie. Żeby aż takie do dupy to auto było, to bym się nie spodziewał. Ale chociaż... wygram może ten wysiłek tym autem. Nie jest to pełna gwarancja. Gwarancji wam nie daję, że to mogę być na pierwszym miejscu. Bo ten jest skubany tu do gania. O Jezu, żeby nie przyrżnąć. Fuck. Jednym słowem, fuck. No, ale on mnie tu dogania. Zakręty też nie są za jakieś za miłe. Są może i szerokie, ale... no, nie jest w każdym bądź razie miło. Okej. Tu sobie przyspieszymy. Tu sobie zwolnimy i teraz sobie damy po garach. A co mnie tam szkodzi? No okej. No już auto mam opanowane prawie że do perfektu, chociaż też nie wygodnie mi się troszkę gra na tej klawiaturze. Fuck. Dobrze, że w znak nie przyrżnąłem. Trzeba dodawać sobie gazu stopniowo, bo to kurde troszkę mi przeszkadza. No ale wiecie co, chyba mamy to wygrane. W taki sposób oto. Ale przyznam szczerze, nie steruje się łatwo tym autem. O kurde. Jeszcze trzech przeciwników? No to ja już wiedzę, co to będą za jajca, jak będziemy z tym ostatnim mieli walczyć. Oj, będą się tu jajca działy z tym autem. I czemu ja nie wziąłem żółtego Nissana? Teraz tego żałuję. Na trasie w Kalifornii najważniejsze jest znalezienie sobie miejsca. Jadąc zbyt blisko rywala, możesz doprowadzić do wypadku. Choćbym tego gościu nie wiedział. O, ten już tutaj za wzięcie walczy. Chociaż to nie oznacza, że... oje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 j
Tak. Trasa się będzie powtarzać, tylko że przeciwnik się zmienia, tak jak to miało okazję być przed ostatnim chyba odcinku. Tak, chyba tam to tak było. No ja na razie sobie... Ajajaj, no już trudno. Barierki. Zasrane barierki. No ale auto też, że tak powiem brzydko, chujowe. Ale cóż, cóż ja poradzę. Wziąłem takie auto, to teraz płać człowieku za swoje błędy. Dokładnie, teraz to płać za swoje błędy. Ale czasami tak bywa, że Jazzy coś odpierdzieli, co nie powinienem. Ajajajajaj. Okej. Aha. Dobra, skubany mnie tu goni. Nie chcę, żeby mnie tu też od razu nie wyrzuciło tam, gdzie nie powinno.
Tak więc no też nie jest łatwo, ja aż tak wam powiem. Troszkę sobie tu, troszkę sobie przyhamujemy. No i teraz damy po garach. Bo on jest i tak wolniejszy, ale łatwo nie ma. O Jezu. Jasny gwint, jak tym autem rzuca. Jak za przeproszeniem, choćbym jakąś ścierką ścierał, kurze. Jasny gwint, jak tym autem rzuca. Ani to przyczepne, ani nic. Chociaż moc jest. No i dziękuję, kolejne wygrana. No i został nam ostatni przeciwnik. Mam nadzieję, że pokażę mu, gdzie pieprz rośnie i raki zimują. Teraz będą jajca. Oj, teraz będą jajca, ja już to czuję. Najważniejsze jest znalezienie. Dobrze, że retrospekcja. Blisko rywala. Możesz doprowadzić do wypadku. Oj Jezu, mogę doprowadzić do wypadku. Panie. Twój czas w drugim sektorze, a twoje szanse na zwycięstwo wzrosną. Myślisz, że jesteś lepszy ode mnie? To się chyba przejedziesz, człowieku, dzisiaj na tej decyzji. No cholera, no nie jest dobrze, nie za dobrze. Jeszcze taki przeciwnik się trafił. Fuck this shit. Jednym słowem tak to powiem. No ale może nie będzie tak tragicznie, jakby się wydawało. Może to wygramy. Nie gwarantuję tego. Chociaż tą trasą miałem okazję już nie raz jechać, nie raz nagrywać Grida dwójeczkę, tak więc. Ajajajajaj. No, powiem szczerze, autem rzuca jak szmatą. Sami to zresztą widzicie. Chociaż mocy mu nie brakuje. O Jezu. No i kontrować też je trzeba. To rzecz jasna. Oż fuck. Ale nawet o barierki się nie obijam. Jakiś cud. O Jezu. Chociaż w tamtym wyścigu no to się przypierdzieliło. I to tak troszkę zdrowo się zahaczyłem. Tak, ja pamiętam z początku, jak nagrywałem, jakie te zakręty to były zdradliwe. Co tu się działo? A teraz gdzie tam? Trasa pamiętam dobrze. Dobrze mi się to nagrywa. Ja mam nadzieję, że wam się dobrze to będzie oglądać. Okej. O Jezu. A skubanie mnie goni, proszę bardzo. Nie ma. No i ja mogę powiedzieć, że mamy wygraną. Raz tylko przypierdzieliłem, nie tak jak w ostatnim odcinku, że kilka razy musiałem retrospekcji używać. Że tam tak zdrowo przychrzaniłem. No a tutaj to już troszkę pokazałem, na co mnie stać. Zajęta pozycja pierwsza, wykonane zadania. No, już myślałem, że nic nie będzie, ale jest wykonane jakieś tam zadanie. Chyba ten ostry zakręt tam został fajnie wykonany, fajnie weszłem w niego tym autem. Ale fanów to nam też przyszło, żeby tak na YouTube przyszło mi tyle fanów, to było coś super łe. Dobra, Kamil. Amerykańscy fani wprost pokochali WSR. Najwyższa pora przeprowadzić pierwszy finał serii. Do zobaczenia na linii startu ostatniego wyścigu. No, ja tak samo wam powiem, do zobaczenia na linii ostatniego wyścigu z grid dwójki sezonu pierwszego. Później przejdziemy prawdopodobnie do sezonu drugiego. Trzymajcie się!